20. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Krakowia chce odskoczyć od strefy spadkowej i wciągnąć walkę o utrzymanie Radomiaka Radom. Goście fatalnie zaczynają ten mecz. Leonardo Rocha wjeżdża korkami w nogę Patryka Sokołowskiego i napastnik Radomiaka po szybkiej analizie VAR dostaje czerwoną kartkę od drugiej minuty, czyli przez niemal cały mecz drużyna z Radomia musi grać w osłabieniu. Dramat Roszy, bo w tym zagraniu więcej było pecha niż złośliwości, a Krakowia rusza do ataku. Uderzenie zza pola karnego Pawła Jaroszyńskiego i od 8 minuty pasy prowadzą 1-0. Bardzo szybko gospodarze zamienili tę przewagę jednego zawodnika na prowadzenie. Świetny, dokładny strzał Jaroszyńskiego i Gabriel Kobylak był bez szans. To już Patryk Makuchę podaje do Beniamina Kalmana. Kalman w polu karnym i 2-0. Beniamin Kalman strzela swojego 6. gola w tym sezonie, czym ucieszył niezmiernie Elżbietę Filipiak. Wszystko z trybun obserwuje także kontuzjowany Kamil Glik. No świetnie gra Krakowia. Oczywiście pamiętamy, że z przewagą jednego zawodnika, ale znakomicie w polu karnym zachował się Kalman. To już jego 3. gol w starciach z Radomiakiem. Radom. Finn podwyższył na 2-0, ale chwilę później Radomiak odpowiada. Nawet nie ma jednak czasu na radość po podaniu Wagnera Diasa, a więc nowego nabytku w Radomiu. Lisandro Semedo był jednak na spalonym. Radomiak próbuje mimo osłabienia strzelić gola Wolski. Semedo zablokowany. Nic z tej akcji nie wyszło. To był moment, kilka minut w pierwszej połowie, kiedy goście rzucili się do ataku i spróbowali jeszcze nawiązać walkę. Później coraz większa przewaga Krakowi. Wrzutka w pole karne od Kalmana, jest Kakabadze, jest Makuch, 3-0 i Patryk Makuch się cieszy, ale on tam nawet nie dotknął piłki. Mamy trafienie samobójcze, Dawid Abramowicz strzela gola samobójczego, popatrzmy raz jeszcze, Kalman, Kakabadze i Abramowicz, a wszystkiego pilnował na linii bramkowej jeszcze Makuch. Kobylak zmylony, mimo wszystko nie mógł tu zbyt wiele zrobić, a więc Krakowia prowadzi już 3-0. A to Michał Rakoczy, Rakoczy przed polem karnym i tym razem Gabriel Kobylak nie daje się zaskoczyć. Wynikiem 3-0 kończy się pierwsza połowa tego spotkania. W drugiej to wciąż gospodarze mają ogromną przewagę. Paweł Jaroszyński z lewej strony do Patryka Makucha i 4-0. Jaroszyński do gola dokłada asystę, a Makuch do asysty dokłada gola. Od 62 minuty już czterobramkowe prowadzenie gospodarzy. Radomiak jest totalnie bezradny, a Krakowia konstruuje kolejne akcje. To Kalman z prawej strony do Janiego Atanasowa. To jest pogrom, to jest knockout. Piłkarze Jacka Zielińskiego prowadzą 5-0. W 83 minucie sytuacja Radomiaka robi się, o ile to możliwe, jeszcze bardziej beznadziejna, bo czerwoną kartkę za ten bezsensowny atak na piłkarza Krakowi otrzymuje Michał Kaput. No i Radomiak w końcówce gra już 9 przeciwko 11. Krakowia oczywiście stara się to wykorzystać i w 91 minucie Paweł Jaroszyński dokłada gola, jego druga bramka. Także pamiętajmy o tym, że ma w tym meczu asystę. Świetny mecz Jaroszyńskiego. On to wszystko zaczął, on to wszystko kończy. Jest 6-0. To jest najwyższe zwycięstwo Krakowi od 2016 roku. Wtedy też tę drużynę prowadził Jacek Zieliński. Wtedy Krakowia wygrała 6-0 z Koroną. Teraz wygrywa z Radomiakiem, dla którego to najwyższa porażka w Ekstraklasie w historii. Także patrzymy na tabelę. Krakowia wyprzedza Radomiaka, awansuje na 11 miejsce w tabeli. Jacek Zieliński może być zadowolony. Krakowia rozbija Radomiaka Radom aż 6-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.